Dzień dobry, witamy wszystkich gości na gali finałowej konkursu Patria Nostra. Jest tutaj wiele młodzieży oraz przedstawicieli naszych patronów honorowych, fundatorów nagród i sponsorów. Witamy tutaj szanowną panią, która nam się przedstawi. Anna Kocyjesińska, zastępca prezydenta miasta Krakowa. Miło panią gościć na naszym konkursie. Proszę pani, dlaczego konkurs Patria Nostra jest ważny? Ważny jest nie tylko dlatego, że miasto docenia wartość tego konkursu, objęło partnerstwem konkurs, pan prezydent ufundował nagrody, ale przede wszystkim ma wymiar edukacyjny i patriotyczny. Trzeba zaznaczyć, że to konkurs międzynarodowy. Bierze w nim udział młodzież ze szkół nie tylko z Polski, ale z zagranicy. A dzisiaj bardzo trudno uczyć o historii i patriotyzmie, kiedy ten czas miniony tak daleko jest nienamacalny. Pamiętajmy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu w pokoleniach, w rodzinach wielopokoleniowych dziadkowie opowiadali o wojnie, opowiadali, przekazywali te informacje, uczyli patriotyzmu właściwie namacalnie dzieci, wnuków. Dzisiaj to jest zdecydowanie trudniejsze, stąd tym bardziej ogromny szacunek dla uczniów, którzy podjęli się tego zadania. Mówią o historii, bo to jest ten patriotyzm, współczesny patriotyzm, który pokazują, szanując historię Polski, uczą się kochać nasz kraj i swoją postawą, swoim zachowaniem, ale też pamięcią, którą budują wśród rówieśników, pokazują, czym jest patriotyzm, czym jest ojczyzna i miłość do ojczyzny. To jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Duży wysiłek młodzieży włożony w realizację filmów konkursowych wymaga nagrody. Konkurs jest wspierany przez wiele instytucji, w tym także przez miasto Kraków. A co miasto Kraków oferuje naszym laureatom? Tak jak wspomniałam, to są upominki ufundowane przez pana prezydenta, ale pozwólmy, żeby to były niespodzianki dla nich. Oczywiście. A ile szkół bierze udział w tej edycji konkursu? 67 szkół i myślę, że z roku na rok ten konkurs będzie budził większe zainteresowanie wielu szkół. Pamiętajmy, że trochę COVID przeszkodził. Tak jak w wielu inicjatywach, wielu cennych inicjatywach, mam nadzieję, że będzie bardziej powszechny i w kolejnych latach będzie więcej uczestników. Trzymam mocno za to kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.